Dzień za dniem, noc za nocą. Nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na ziemi. Witamy Was na kolejnej lekcji szkoły, lekcji języka angielskiego. Przedstawi ją, przygotowała ją dla Was pani Agnieszka Tarnawska. Okay, guys, hello again. I hope you are there, still with us. Today's topic is gerund or infinitive. Wasz ulubiony temat dzisiejszy, bezokolicznik czy rzeczownik odczasownikowy, taka fajna nazwa. Ja na to zawsze mówię pół czasownik, pół rzeczownik. I wy go bardzo dobrze znacie, bo to jest to wasze ukochane czasownik z ingiem, tak? Czyli to jest to, co ja cały czas widzę. Jak robicie na przykład mi present continuous tense i wrzucacie mi zdanie I walking, nie I am walking, tylko robicie mi I walking. W tym momencie mi robicie ja chodzenie, ok? Dobrze. Przede wszystkim omówimy sobie, zaczniemy sobie tym naszym gerund, czyli ten nasz rzeczownik odczasownikowy, czyli tworzą sobie rzeczownik z czasownika. I kiedy go tak naprawdę używamy, tak? When is most commonly used? Kiedy jest najczęściej używany? Słuchajcie. Przede wszystkim at the beginning of a sentence, czyli na początku zdania. Zaczynamy zdanie nim. After prepositions, po przyimkach. After verbs, which talk about our preferences, like, dislike, love, hate, enjoy, prefer. Czyli po czasownikach, które mówią o naszych preferencjach, o tym, co my lubimy, czego nie lubimy. Wtedy stosujemy ten gerund, ten czasownik z ingiem, tak? After verbs, start, begin and finish. Bardzo często po tych czasownikach, które mówią o rozpoczęciu czegoś albo skończeniu czegoś. Ok, tutaj mamy przykłady właśnie tych naszych użyć, które przed sekundką Wam pokazałam. No to zaczynamy. I mamy tak, I love cooking. Kocham gotować. Kocham gotowanie. Ok? Mówię o mojej preferencji, że kocham gotowanie. Wszystko się zgadza, mamy gerund po wyrazie love. Ok? She hates cleaning her bathroom. Znowu mówimy o preferencjach, że ona nienawidzi czyścić łazienki, tak? Sprzątać łazienki. Hates i cleaning. We enjoyed studying. Podobało nam się uczenie, lubiliśmy się uczyć. To like i enjoy, słuchajcie, jest to taki bardzo specyficzny czasownik, z którym wy macie problem. Często w ogóle ludzie nie wiedzą, tak jakby się nie wiedzieli, co to jest słówko enjoy. Słuchajcie, tak naprawdę like równa się enjoy, czyli ma podobne znaczenie, lubić, ale jak to w języku angielskim, however, możemy powiedzieć I like him, I like reading, ja to mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć o osobie, mogę powiedzieć o tym, co lubię robić, tak? Enjoy, mogę powiedzieć, I enjoy reading, to jest też właśnie lubię, bardzo lubię, rozkoszuję się tym czytaniem, ale nie powiecie I enjoy him, bo to głupio brzmi. I enjoy him to jest jakby rozkoszuję się nim, no nie bardzo, nie? Ok? Czyli jest różnica, niby to jest to samo, ale już jeżeli chodzi o czasownik, ten enjoy, no to nie bardzo z osobą, ok? To nie, no tak nie bardzo. No w pewnych sytuacjach rzeczywiście możemy użyć, ale to jeszcze nie na waszym etapie, ok? No dobrze. Czyli to mamy. Następne zdanko. I started learning English about 30 years ago, ok? Czyli zaczęłam się uczyć angielskiego około 30 lat temu. Wszystko mi się zgadza. Started learning, mam gerund, po started.
Następny mamy they have just finished doing their homework. Właśnie skończyli odrabianie pracy domowej. Wszystko się zgadza, bo mamy finished i mamy gerund, doing. Następne, zaczynam zdanie, gerund. Eating healthy food makes you stronger. Czyli jedzenie zdrowych pokarmów, tak? Odżywianie się zdrowo powoduje, że jesteś silniejszy, tak? Ok, zaczęłam, więc muszę zrobić gerund. Następne, I learn languages by repeating. Uczę się języków przez powtarzanie. By to jest preposition, którą używamy, kiedy mówimy o sposobach, jak coś robimy. By walking, by reading, by swimming, ok? I wtedy zawsze po preposition idziecie w gerund. Następne, you should wash your hands before eating. Znowu sytuacja, że mamy before, to jest przyimek. Eating, gerund, wszystko się zgadza, tak? Czyli powinieneś myć ręce, dłonie przed jedzeniem. No i takie bardzo, bardzo ważne na waszym etapie nauki, szczególnie jeżeli piszecie listy formalne, 7A do was. Będziecie pisać mi teraz pracę domową. 7A ze szkoły podstawowej numer 2 z Wrocławka. Bardzo was serdecznie pozdrawiam. Chcę to zakończenie na wasze pisanie dla mnie, ok? I look forward to seeing you. Czyli nie mogę się doczekać, żeby cię zobaczyć, tak? Zawsze jak kończycie list formalny, bo to jest takie ładne sformułowanie formalne, tak? I look forward to hearing from you, ok? Czyli ten tu jest jako przyimek, dlatego tutaj jest gerund. To nie jest te nasze do, to jest jako właśnie przyimek troszkę inne, tak? I look forward to. All right. No i teraz however. Oczywiście jak to w języku angielskim, mamy zasady. No i niestety te zasady czasami nam nie działają tak, jak powinny. No i mamy sytuację. I like cooking versus I like to cook. I powiem tak, różne są opinie. Dla niektórych nie ma różnicy między tymi dwoma. Po prostu, że mówią o tym, że ktoś lubi, okay? Gotowanie albo gotować. No po polsku chyba nie ma różnicy. Jeżeli powiem po polsku lubię gotować i lubię gotowanie, to oznacza to samo. Dla Anglika jest troszeczkę inaczej, aczkolwiek spotkałam się już w tej chwili z podręcznikami, które nie widzą różnicy między tym a tym. Ja pamiętam, że mnie uczono, że jest różnica. Mała, bo mała, ale jest. I tutaj właśnie macie napisaną tą różnicę, jak mnie uczono. I było tak, I like cooking means I do it all the time. I enjoy it. Czyli lubię gotowanie, okay, i robię to cały czas, bo ja to naprawdę lubię, tak? A teraz I like to cook means I do it, but from time to time, sometimes. Czyli lubię sobie ugotować od czasu do czasu. Też to oznacza, że lubię gotowanie, ale nie, że ja to non-stop robię, tak? Tylko od czasu do czasu lubię sobie coś tam ugotować. Czyli widzicie, dla Anglika jest różnica, dla nas, dla Polaka nie będzie różnicy w użyciu tego. Także czasami się zastanówcie, czy mówicie o czymś, co naprawdę lubicie. Bo jeżeli lubicie to naprawdę namiętnie, to zastosujcie po tym like gerund. I like reading, I like walking, I like swimming. Zamiast I like to swim, lubię sobie popływać od czasu do czasu, ok? Druga sprawa, jeżeli chodzi o różnicę z tym właśnie stop. No bo tak jak powiedziałam, po stop używamy gerund. Tak, ale however. I mamy pierwsze, zobaczcie, I stopped smoking versus I stopped to smoke. To są dwa różne zdania. I macie, I stopped smoking means I do not smoke anymore. Przestałam palić. I stopped smoking, czyli coś, co robiłam bardzo długo, po prostu przestałam to robić. Rzuciłam palenie, ok? I stopped to smoke means I am going to smoke in a minute. Czyli zatrzymałam się, żeby zapalić. Widzicie tą różnicę? I stopped smoking. Przestałam palić. I stopped to smoke. Zatrzymałam się, żeby zapalić. To jest to samo. I stopped to think. To jest zatrzymałam się, żeby pomyśleć. A I stopped thinking. Przestałam myśleć. Ok? Przejdźmy teraz do bez okoliczników. I słuchajcie, najsłynniejszy bez okolicznik świata to jest to be. Ok? Wszyscy go znają. Ale my mamy dwa rodzaje bez okoliczników. Mamy właśnie ten nasz to,
plus czasownik i on to się ładnie nazywa ten full infinitive, czyli pełna wersja bez okolicznika, czyli ta to go, to open, to be, to swim, to cook, to learn, to study i tak dalej, i tak dalej. Ale również mamy tylko czasownik bez tego to. Ono się wtedy tak ładnie nazywa be infinitive, czyli goły bez okolicznik, bez tego to. I takiego używamy po czasownikach modalnych, no bo nie robimy I can to cook, tylko robimy I can cook, ok? I must go, nie robimy I must to go. Czyli oni mają dwa jakby rodzaje bez okoliczników. Mają właśnie ten typowy to i mają ten, który stosują tylko po czasownikach modalnych, czyli I must go, I may leave the room, I can swim very well, i tak dalej, i tak dalej. Okay. No i teraz mamy tak. Most common use of full infinitive to be, best known example. No właśnie, teraz sobie omówimy ten najbardziej przez Was znany, ten bezokolicznik, czyli oczywiście z tą formą to, tak jak ten to be jest przykładem. Kiedy stosujemy bezokoliczniki? Tak jak wcześniej mówiliśmy o tych gerandach, że na początku zdania, że po tych czasownikach, które mówią nam o tym, co lubimy, czego nie lubimy, że po przyimkach stosujemy te gerandy. To jest najłatwiej zapamiętać. Na początku zdania, po przyimkach, po tych lajkach, dyslajkach i tak dalej. Najłatwiej zapamiętać. Wtedy idziecie w inga. Ja oczywiście omawiam tylko ten podstawowy, bo nie jestem w stanie w ciągu tych 30 minut wszystko Wam wyłuszczyć, tak? Ale te najważniejsze, które Wy się na co dzień spotykacie w ćwiczeniach, w Waszych wypracowaniach, to właśnie to akurat Wam wrzuciłam na tą tablicę, ok? A teraz, jeżeli mówimy o bezokoliczniku, kiedy używamy bezokoliczniki, no to przede wszystkim po tych czasownikach want, I want to go home, I want to leave now, ok? Would like, różnica między like'iem, bo często Wy nie widzicie różnicy między like a would like. Would like to jest zupełnie inne słówko, to nie jest lubić. Would like to jest chciałbyś. I potem idziecie w bezokolicznik, bo to jest bardzo częsty błąd, że mi po would like robicie gerund. No, I would like to drink, I would like to go, I would like to leave the room, ok? Ale I like cooking, I would like to cook. Jest różnica. Po agree, I agreed to go home. Po czasowniku expect, oczekiwać, ok? Po czasowniku decide, decydować, tam idziecie bez okoliczniki. Wybrałam te takie najbardziej podstawowe czasowniki, które Wy widujecie w ćwiczeniach, podręcznikach. Ok. Następny sposób użycia tych bezokoliczników to jest to show the aim, goal, purpose. To jest, żeby pokazać cel, po co coś robimy i wtedy też idziecie w bezokolicznik. Tak? Czyli na przykład she stood to open the door, wstała, żeby otworzyć drzwi. Podajemy cel, po co ten ktoś coś robi, to wtedy idziecie w to, bezokolicznik. Potem when we make a choice. I tutaj, kiedy robimy, dokonujemy wyboru. Czyli zobaczcie, takie podchwytliwe, bo prefer było tam do tego geranda naszego. Love też było do gerund, ok? Ale kiedy dokonujemy wyboru, to wtedy idziecie w bezokolicznik. Czyli I'd prefer to stay. Wolałabym zostać, ale I prefer cooking to cleaning, ok? Czyli jeżeli mówię o preferencjach, to idę w gerund. Jeżeli mówię o wyborze, co bym wolała, to wtedy idę w bezokolicznik. No i oczywiście po przymiotnikach. Zawsze po przymiotniku używacie bezokolicznika. It's nice to see you. Trzeba sobie zapamiętać te takie najważniejsze konstrukcje, te takie zdania, które Wy wszyscy znacie i wtedy sobie tylko podkładać. Nice to see you, wszyscy znają, ok? No dobrze. I przykłady tego teraz. No i mamy, zobaczcie. It's nice to see you, girl. Miło Cię widzieć, dziewczyno. I want to go home, ok? We've stood to take some risk. I agreed to take part in this program. I'd prefer to stay with them. Ok, czyli mamy. Miło Cię widzieć, dziewczyno. Chcę iść do domu. Wstaliśmy, żeby zaryzykować. Zgodziłam się wziąć udział w tym programie. Wolę zostać z nimi. Ok, to jest to nasze to. I zanim wrócimy, zanim sobie tutaj razem spróbujemy to zrobić,
Jeszcze raz sobie zbierzmy info. Gerund. Na początku zdania, po przyimkach, po czasownikach, które mówią o naszych preferencjach, to co lubicie, czego nie lubicie. I po czasownikach, które mówią o rozpoczynaniu albo kończeniu. Oczywiście ta różnica z tym użyciem, że I stopped to smoke i I stopped smoking. No to musicie pamiętać, że jeżeli mówimy o jakiejś, o zatrzymaniu się, bo stop to jest zatrzymać się tak naprawdę, i mówimy o jakiejś akcji, która dłużej trwała, no palenie, no to wtedy pójdę w gerund. A jeżeli mówię po to, żeby coś zrobić, to pójdę wtedy w bezokolicznik, ok? No i bezokolicznik kiedy? Po tych czasownikach jak want, chcieć, po would like, czyli chciałbym, po agree, zgodzić się, po expect, oczekiwać, po decide, decydować, ok? Potem, żeby pokazać ten nasz cel, żeby mówić o tym, co wolimy, w sensie nasz wybór, ok? Nie co ja wolę robić, także I prefer cooking, then cleaning. Nie. I'd prefer to go home. Wolałabym i teraz dokonuję wyboru, pójść do domu. No i po tych naszych przymiotnikach. No i sobie teraz, słuchajcie, razem spróbujemy zrobić to ćwiczonko, co tam nam wejdzie. Czy nam się uda, czy nam się nie uda. No to mamy pierwsze zdanie. It was rude. Coś tam. He all the truth. No to co? Według was rude to jest niegrzeczne, nieuprzejme. Co tutaj nam wejdzie? Przymiotnik czy... Przepraszam, gerund czy bezokolicznik, ten nasz infinitive. Kolego, co byśmy tutaj wstawili? Nie, on nie, bo nie jest zajęty tu. Co wstawimy? Pokaż mi, Agnieszko, dokładnie, w którym miejscu Zbyszek jest też zajęty. Ja, ty jesteście wszyscy zajęci, a ja ciężko pracuję. Dobrze, wiem, że jesteście bardzo zajęci, ale żeby im pokazać, tak, że też popełniamy błędy, tak? Mamy pierwsze zdanko i mamy tak, reasumując. Bezokoliczniki używamy po przymiotnikach, tak? A tutaj mamy słówko rude. Rude to jest nieuprzejmy. Czyli wstawimy bezokolicznik czy gerund? It was rude to tell her. Tak jest. It was rude to tell her all the truth. Ponieważ był przymiotnik. Dziękuję bardzo. Już nie będę odrywać kolegę. Proszę bardzo. Ok. Następne mamy zdanko. I look forward to... No i teraz pamiętacie to zdanie, co ja wam zrobiłam z tym look forward, co prosiłam moich siódmoklasistów. Gdzie to było z tym look forward? A było tutaj. I look forward to seeing you. Czyli wstawimy sobie tutaj w tym zdanku mamy forward, czyli wiem, że musi być tu meeting you. I look forward to meeting you, czyli nie mogę się doczekać spotkania z tobą. Okay? Następne zdanie. Tu teraz mamy zagwózkę, bo mamy słówko started. I teraz generalnie pamiętamy, że jakie słówko started, no to idziemy gerunda. Czyli mamy tak, I started studying few hours ago. I wszystko nam się zgadza, ładnie pasuje, bo to nie jest ta sytuacja, że zatrzymałam się, żeby zapalić albo przestałam palić. Tu śmiało sobie idę. I started studying few hours ago. Zaczęłam się uczyć kilka godzin temu. Teraz mamy to zdanie ze stop. No i tu będzie zabawa. Bo co tutaj będzie? Mamy tak, he stopped, zatrzymał się. Mamy czasownik think i mamy that's why he caused an accident. Czyli tak, mamy zatrzymał się w sensie i potem mamy dlatego spowodował wypadek. No to co, zatrzymał się, żeby pomyśleć, czy przestał myśleć? Która będzie forma według was? Przestał myśleć? Czyli zatrzymał się, żeby pomyśleć i dlatego spowodował wypadek? Chyba przestał myśleć, prawda? Po prostu jechał sobie, przestał myśleć o tym, co się dzieje, no i niestety nie zauważył czegoś tam i spowodował wypadek. Czyli jeżeli tutaj zrobimy przestał myśleć, no to idziemy w gerund. He stopped thinking, that's why he caused an accident. Ok? Jedziemy dalej. No na początku to jest banał, bo jak ja widzę, że mam zacząć, mam w nawiasie see i wiem, że mam zacząć zdanie, to od razu idę w gerund. Okay, seeing you makes me happy.
Czyli widzenie się z tobą powoduje, że jestem szczęśliwa, tak? Ok, następne mamy. She never brushes her teeth after. No słuchajcie, proste. Po przyimkach używamy gerund, czyli after eating. Ok? She never brushes her teeth after eating. No i ostatnie tutaj z tych naszych zdanek mamy I'd like. I I'd like to nie jest lubić, to jest chciałabym. Czyli jeżeli mam chciałabym, no to w tym momencie muszę pójść bez okolicznik. I'd like to drink some hot chocolate. Słuchajcie, ten wyraz, chocolate, nie czekolad, nie chocolate, to nie jest francuski. Chocolate, ok? Chocolate. Tak wymawiają Anglicy. Chocolate, nie chocolate, ok? I'd like to drink some hot chocolate. Wszystko się zgadza. Ja wiem, że to jest bardzo trudny temat, dlatego jeszcze raz sobie zbierzmy te info. Jeszcze raz. Tu trzeba zapamiętać tych kilka tylko rzeczy. Tam, gdzie jest ing, czyli ten nasz rzeczownik odczasownikowy. Przede wszystkim na początku zdania. Po przyimkach, czyli after coming, before eating, after going, by moving. Po przyimkach idziecie w ing. Po tych czasownikach, które mówią o waszych preferencjach, o tym, co lubicie. No i po tych czasowniczkach, gdzie mamy właśnie start, begin, end, finish, tutaj jeszcze bym stop mogła dopisać, ale po tych na spokojnie możecie sobie pójść w gerunda, tak? Ok, i teraz jeszcze ten bezokolicznik nasz, kiedy go używamy, jeszcze raz, po tych czasownikach, szczególnie te dwa, te want i would like. Proszę was, pamiętajcie o tym, bo jeżeli wy mi powiecie zdanie, przykład, słuchajcie, z tym wantem, to jest taka ciekawostka. Zobaczcie, czas przyszły. I won't go, nie pójdę. I won't go. A teraz zobaczcie, zdanie chcę iść. I want to go. I teraz jeżeli wy mi robicie, zapominacie mi o tym bezokoliczniku i mi robicie I won't go, to mi robicie przeczenie. Jeżeli wy mi to mówicie, to ja słyszę przeczenie, że nie pójdę, a nie, że chcę iść. Czyli to jest bardzo ważne, jeżeli macie ten czasownik want, chcieć, bo tak samo wymawiamy identycznie. I want to go, I want to eat, I want to drink. Ok? Bo want musi być bezokolicznik. I'd like to go, chciałbym, to jest bardzo... Would like, te nasze like, równa się want. To jest to samo, tylko że to jest polite. Pamiętajcie, że jak to mawiają Brytyjczycy, to jest naród bardzo kulturalny, w sensie mówię takim szczególnie językowym, tak, że oni wszędzie mówią, czy mógłbym, dziękuję, proszę, tak? U nas to nie, u nas Polak jedzie do hotelu, słuchajcie, gdzieś tam Egipt, Hurgada czy inne klimaty i mówi I want to eat. Czyli wiecie, jak to wychodzi? Chcę jeść. To jest bardzo nieuprzejme, tak? Nikt tak, jeżeli ktoś jest kulturalny, jeżeli mówię o język angielski, brytyjski, oni używają I'd like wszędzie, tak? Ja pamiętam, jak wróciłam z Anglii, to miałam takie fajne przygody, bo te konstrukcje mi tak weszły, słuchajcie, te takie uprzejmościowe, takie could I, I'd like, tak? Wszędzie to could, czy mogłabym i tak dalej. I szłam na przykład do kawiarni i się pytałam pani, czy mogłabym prosić o kawę, a pani mi mówiła, mogłaby pani. Ja mówię, no to poproszę, tak? Czyli w tym momencie sobie ktoś ze mnie żartował, no ale mi te konstrukcje tak weszły, że to są tak kulturalne te konstrukcje, że oni wszędzie mówią, czy mógłbym i tak dalej, a nie, że I want, bo to jest bardzo... Użycie tego want to mogą dzieci mówić, tak? Że chcę jeść, no ale dorosły człowiek powinien jednak pójść w te formy grzecznościowe, że I'd like to eat zamiast I want to eat, ok? Czyli to jest po prostu would like i like, to jest to samo, dlatego po prostu trzeba zapamiętać, że po tym musi pójść bezokolicznik, tak? Ok, I'd like, I want. I'd like to eat, I want to eat. Bezokolicznik. Ok, oczywiście te nasze agree, expect, decide. No to niestety, to już musicie się nauczyć, ale te dwa zapamiętajcie, takie, bo to są najczęstsze błędy, jakie popełniacie, ok? I oczywiście, kiedy pokazujemy ten cel, po co coś robimy, tak?
czyli na przykład she stopped to smoke, zatrzymała się, żeby zapalić. To jest właśnie ten przykład nasz, podajemy cel, dlaczego ona się zatrzymała, tak? I stopped to think, podaję cel, po co ja się zatrzymałam, żeby pomyśleć, tak? Okay. I teraz mamy when we make a choice, czyli jeszcze raz mówię, czyli I prefer cooking, ale I'd prefer to eat ice cream. Czyli tak, wolę gotowanie, ale wolałabym lody. Czyli to jest takie właśnie, że wy musicie niestety to sobie jakoś to tak poubierać, ale tak jak mówię, no i oczywiście te najprostsze takie do zapamiętania, że po tych przymiotnikach, no to jest banalnie, tak, proste, że po przymiotniku musicie iść w bezokolicznik. It's nice to see you. I teraz tak naprawdę słuchajcie, ja wiem, że to jest ciężko wszystko zapamiętać, bo tego się nie da zapamiętać. Jedyne, co możecie zrobić, to tak, macie strony internetowe, korzystajcie z tego, że tych ćwiczeń gramatycznych jest masa na internecie. Po takich lekcjach wejdźcie sobie na jakieś ćwiczenia, zobaczcie sobie, czy się uda i czy to, co ja wam podałam, czy to działa w ogóle, tak? Czy się okaże, że rzeczywiście to jest jednak wam przydatne, tak? Tym bardziej, że jest ta opcja taka, że te filmiki, tak jak mówię, macie tam archiwum tych wszystkich naszych lekcji. Zawsze możecie do tego wrócić, zawsze sobie możecie to włączyć, zawsze możecie sobie to kliknąć, zatrzymać, okay, przewinąć, prawda? Jak ja to wprowadzam, to sobie przewinąć. Co więcej, taki filmik możecie ściągnąć. Ja wam nie będę mówiła, jak się ściąga filmiki z YouTube'a, bo podejrzewam, że wiecie. Mogę powiedzieć, jak się ściąga filmiki z YouTube'a? Czy tak nie bardzo mogę? Czy to jest w zakresie programu nauczania języka angielskiego? No czasami tak, bo jeżeli chodzi o takie lekcje właśnie, żeby mieli to w bazie swojej na przykład, bo się boją, że im to gdzieś tam zaginie i tak dalej, więc mogę ewentualnie podpowiedzieć, jak to robić, żeby u siebie... Czy to znajduje się w podstawie programowej? No nie. Pozostawmy to może na lekcje informatyki. Jeszcze takich nie mamy w e-szkole, ale może się znajdą. No dobrze, także słuchajcie. Tak jak mówię, zawsze sobie możecie wejść w tą bazę Edupolis, tam datami możecie sobie posprawdzać, tak, kiedy są lekcje. I tak jak mówię, wchodzicie sobie w ćwiczenia internetowe, na przykład na te gerunds and infinitives, oglądacie filmik, nawet sobie wypiszcie te najważniejsze info i sobie zróbcie te ćwiczenia i zobaczycie, czy to będzie działać, tak? Chciałabym się przekonać, czy to działa. Dajcie mi znać, czy to działa w ogóle, bo ja w tym momencie prowadzę te lekcje, ale nie dostaję żadnych informacji zwrotnych od was. Nie wiem, czy wy to rozumiecie, czy jest to zagmatwane. Nie mam od was informacji, bo nikt nic nie pisze, nikt nic nie pyta, tak? Także bardzo by mi zależało, żebyście spróbowali, wypróbowali i dali mi znać. Co więcej, dajcie znać, czego potrzebujecie, bo jest taka opcja, że w tym momencie wy możecie napisać do nas, że na przykład byście chcieli, żeby pani Agnieszka Tarnawska omówiła na następnej lekcji taki i taki problem, bo my tego nie rozumiemy, bo mamy z tym problem. Ja czekam na wasze po prostu pytania. Ja wam naprawdę mogę pomóc na tyle, na ile mogę, tak? W formie tych 30 minut. Także piszcie do nas, żebym ja wiedziała, co mogę jeszcze z wami przerobić. Ok? Także z mojej strony to wszystko. Myślę, że czas już nam dobiega końca. Tak jest. Powoli kończy się lekcja języka angielskiego. Również zachęcamy was do tego, żebyście pisali do nas. Najlepiej wysyłając właśnie wiadomości Messengerem. Możecie też przysyłać zdjęcia ze swojej nauki, właśnie jakichś wykonanych prac, rozwiązanych zadań, ćwiczeń z języka angielskiego. Dziękujemy pani Agnieszce za tę lekcję. Thank you guys. Z panią Agnieszką kiedy się widzimy? Next Thursday, of course. Czyli następny czwartek i czy wiadomo już, co będzie tematem tej lekcji? No mam pewien pomysł, aczkolwiek fajnie by było, żeby właśnie, żeby siódme klasy mi podpowiedziały, co by chciały, żebym z nimi przerobiła. Zatem przyślijcie nam Messengerem podpowiedzi, także zapraszamy klasy szóste do tego, bo i dla klas szóstych jest lekcja języka angielskiego. No i widzimy się w następny czwartek na Angliku, a już za chwilę lekcja przyrody dla klas czwartych, którą poprowadzi pani Marzena Pucek. Do widzenia pani Agnieszko, bye bye. Bye, see you guys.